Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy dzisiaj o zwierzętach w wakacje. 41 psów w ciągu jednego dnia trafiło do schroniska w Krakowie. Właściciele 12-letniego Yorka przyszli do lecznicy weterynaryjnej z prośbą, żeby psa uśpić, bo jadą na urlop. Nawet nie wiedzieli, że pies jest chory, że ma przerost prostaty, że trzeba go leczyć, że to jest zupełnie uleczalne i dzięki mądremu i pełnemu empatii lekarzowi weterynarii, a takich jest coraz więcej, pies został uratowany, jest leczony, czeka na nowego właściciela, więc zastanawiamy się nad tym, co się dzieje, że niektórzy zwierząt nie potrafią kochać, a nawet jeżeli te zwierzęta mają i nie potrafią kochać, to decydują się na to, żeby w takim momencie się pozbyć. Ja nie chcę Państwu pokazywać tych tragicznych i wstrząsających filmików pokazujących, czy zdjęć pokazujących przywiązane w lesie psy, porzucone przy drodze, rozjechane przez samochody, bo nie chcemy tutaj epatować jakimiś wstrząsającymi zdjęciami. Zakończymy na razie ten temat i pokażmy coś, co no, bardzo rozczula i co mówi o tym jednak, że jak się kocha zwierzęta, to one potrafią bardzo swoją miłość okazać. I to jest taki film, który pokazuje amerykańskich żołnierzy wracających po długiej służbie poza swoim krajem. Czasami trwa to 2 lata, czasami 3 lata, rok. I jak ich psy, które czekały, tęskniły, jak ich witają. Hi, puppy. Doggies never forget. Good girl. Here she comes. Hi. Hi. Who's that, Silver? Who's that? Who's that, puppy? Oh my goodness. Okay. You're wet. Oh. Hi, BB. Oh. Hi, BB. Oh, she was whining. What's up? Hello. What's up? Look how excited he is. What's up, buddy? How are you? You know who I am? You know who I am? You know who I am? Let's talk to a fuzzball. You know who I am? Yes. Hello? What's up, dude? Hey, what's up, dude? Look at him. He's hugging you. Where's Daddy? Don't you? What's up? You know where I am, buddy? Yes, you do. I think they remember you. No przyznają Państwo, że to są wzruszające sceny, no nie wiem, kto może nas tak bezwarunkowo kochać i szaleńczo. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do sprawy zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Czy to są kary mające wymiar odstraszający? Co prawda w 2017 roku za kraty trafiło 500 osób,
znęcających się nad zwierzętami, wzrasta wykrywalność tego typu czynów. Tak jak już wspominałam, i policja, i prokuratura bardziej, że tak powiem, się zajęły tymi sprawami i coraz lepiej radzą sobie z wykrywaniem sprawców znęcania. No ale w dalszym ciągu odnotowujemy tego typu przypadki. Te kary są wystarczające, są odstraszające, może jakieś inne środki powinny być zastosowane. Nie wiem, może taki człowiek powinien pracować przez pół roku w schronisku, czyścić boksy. Kary są stanowczo za małe. Mamy 500 wykrytych spraw w skali kraju, tak? Ale ile mieliśmy przestępstw? I kary są przede wszystkim, jest prawo, powinna być realizacja tego prawa. Niestety w Polsce tego nie mamy. To jest taka na zasadzie wolność Tomków w swoim domku, tak? Ludzie myślą, że mogą ze zwierzętami robić tak jak zostali wychowani, tak jak chcą, a to nie jest prawda. Kary powinny być stosowane potocznie. To, że jakaś fundacja wygra sprawę, to jest wielkie hura, a to powinno być standardem. Kary są za małe i jeszcze są za małe. Niestety w Polsce jest tak, że ludzie boją się dopiero wtedy, jak wiedzą, że to jest powszechne. Tak jak było kiedyś z drzewem w Super Ekspresie, w mediach. Poszło wszędzie, że ktoś wyciął drzewo, dostał karę 1 000 000 zł. Nie wycinamy drzew. Ola Boga, nie wycinamy. Jedna pani, drugiej pani, jeden gospodarz drugiemu powiedział, że nie wycinamy. Poszło w eter, poszło w Polskę. Zaczęli się ludzie bać. Przepraszam, szkoda, że to lęk, że to dociera do Polaków, ale taką mamy świadomość społeczeństwa. Nie w Warszawie, tak jak mówimy, tak? Bo w Warszawie nie ma tych przypadków i świadomość jest dużo wyższa, ale ta świadomość musi rozlewać się i docierać do ludzi w taki sposób, w jaki do nich to dociera. Kary są stanowczo za niskie, za małe i za mało powszechne. No ja myślę, że to właśnie powinno iść dwutorowo, tak? Ponieważ w naszym kraju jesteśmy jeszcze na tym etapie. My jako stowarzyszenie współpracujemy dużo z zagranicą, bardzo dużo ze Skandynawami, którzy na cały kraj nie mają ani jednego schroniska dla psów, ponieważ nie ma tego problemu. Nie ma bezdomnych psów. Nie ma bezdomnych. Nie ma, ponieważ tak wysoka jest odpowiedzialność społeczna, tak wysokie są kary i tak duża jest edukacja, że po prostu nie ma takiej potrzeby. Tam każdy rozumie, że zwierzę ma te same uczucia co człowiek i że przede wszystkim to jest ich odpowiedzialność. Także myślę, że to przede wszystkim powinno iść dwutorowo, czyli ta edukacja, którą coraz więcej osób robi, ale też no na teraz zgadzam się, totalnie zwiększenie kar i zwiększenie wykrywalności, ale jednocześnie no u nas z sądownictwem w ogóle jest problem, w sensie to wszystko idzie wolno, tak? I powinien być to tryb przyspieszony, że taka osoba nie pojawia się w sądzie co jakiś czas, ma na to czas, może się odwoływać, tylko rzeczywiście to jest na tu i teraz na szybko, ponieważ ona to zrobi ponownie. Tak samo zresztą jak z krzywdą dzieci. Tak, to osoby, które krzywdzą dzieci, osoby, które krzywdzą zwierzęta, to są osoby, które sobie totalnie nie radzą i one zrobią to za chwilę ponownie, więc odwlekanie tej kary sprawia tylko możliwość. Mamy różne próby nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chyba kolejna jest w pracach, przygotowywana. I dwa problemy wydaje mi się, że są bardzo ważne w tej całej kwestii. Pierwsza to obowiązkowe czipowanie psów i kotów. Dlatego, że no jeżeli wymaga się, jeżeli prawo wymaga od nas, właścicieli psów, czy właścicieli psów przede wszystkim, żeby pies miał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i jeżeli tego nie zrobimy, to jesteśmy karani grzywną, to dlaczego nie można wprowadzić wymogu, żeby każdy pies był chipowany? Wtedy właściciel byłby łatwy. Nie byłoby tak prosto tak psa porzucić, zostawić. To tak jak ja porównuję, tak jak każdy samochód ma numer rejestracyjny. Tak. I jest bardzo trudno porzucić samochód, nie zezłomować go. Człowiek bierze odpowiedzialność w momencie, kiedy ma dokumenty, tak zwane urzędnicze. Tak, i to jest super pomysł, tylko ja od razu pojawia mi się pytanie, jak to będzie sprawdzane. Bo jakby, okej, okay, obowiązkowe chipowanie, a w tym momencie ludzie w Polsce nie wszyscy wiedzą, co to jest chip.
Już nie mówiąc, ja myślę, że ja nie chodzi o sprawdzanie, tylko chodzi o to, żeby było wiadomo, jak trafi zwierzę do schroniska, czy gdzieś zostanie znalezione, kto jest jego właścicielem. No nie, nie, bo jeżeli nie zrobimy tak, że te osoby naprawdę zrozumią, że muszą zaczipować, no to oni nie zaczipują. No, ale kontrole będą. To tak jak z abonamentem tylko telewizyjnym. Tylko trzeba, prawda? Mocno kontrolować. Mocno kontrolować. A druga i trzecia sprawa to jest kwestia tak zwanych pseudohodowli i pseudoschronisk. Bardzo wiele jest tych schronisk prywatnych, prowadzonych na zasadzie działalności gospodarczej i właściwie przede wszystkim w tych schroniskach zdarzają się no, ogromne nadużycia i ogromny, no powiedziałabym... No zrobił się biznes. Zrobił się biznes, a zwierzę jest daleko, daleko w tyle, a czasami żyje w strasznych warunkach, bo no kasa się liczy i w pseudohodowlach. Czy te nowe przepisy powinny wyeliminować tego typu działalność? Czy na przykład schroniska powinny być prowadzone tylko przez organizacje pozarządowe, przez towarzystwa właśnie takie jak pani reprezentuje, czy przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt i tak dalej, bo jednak no, robienie z tego biznesu to z niekorzyścią dla zwierząt jest chyba. Tak, zdecydowanie i też kwestia właśnie pseudokodowli, to znaczy tutaj jest przede wszystkim apel, bo drodzy państwo, no to jest tak, że jest popyt i jest podaż. Jeżeli ludzie będą kupować, przepraszam cię, Luciu, chihuahuę za 200 zł, to oni, w sensie pseudohodowle na tym rosną, tak? Ludzie chcą mało zapłacić za psa. Jeżeli chcecie mieć psa jako przyjaciela, w schroniskach u nas jest ich bardzo, bardzo dużo. Są piękne, mądre, cudowne, nie mają chorób genetycznych, które często są w rasowych zwierzętach, nie mają specjalnych wymagań, bo każda rasa ma swoje wymagania. Więc naprawdę to jest świetny pomysł, żeby pójść i wybrać sobie w schronisku super przyjaciela, przyjaciółkę, o określonym nawet wyglądzie, jeżeli komuś na tym zależy. Natomiast zwierzęta w pseudohodowlach, ponieważ są tak, jakby jest to kasa, po prostu są tak tanio sprzedawane, one naprawdę są w okropnych warunkach. Znaczy bardzo często są niekarmione, żyją w swoich odchodach. To co opowiadałeś o Lusi. Ja zaraz opowiem też, no, bo opowiesz, to przemawia. No właśnie, proszę nam powiedzieć, bo Lusia została z takiej wyrwana pseudohodowli, ale no, z tego co pan mi opowiadał przed programem. Jeszcze ona wie, że będzie. Wie, że to już jest o niej mowa, tak. Tak. Lusieńka jest w typie chihuahua, tak? Takie, które w internecie chodzą po kilkaset złotych. Ale one tam są traktowane bardzo źle, są niedożywiane, one mają bardzo kiepski start, co powoduje, że też chorują. Ale kiepski start to nie jest tylko, że urodziło się szczenie, kiepski start to jest już dopuszczanie reproduktorów, łączenie ich rodziców. To tam bez sprawdzania. Bez sprawdzania, bez niczego. Te psy, reproduktory są tak wykończone. Ja widziałem no, matki też 5, 6, 7-letnie pieski bez zębów, bez zdrowia, bez chęci życia, bez radości, no, totalnie. Matki po 6 latach w pseudohodowli są po prostu wykluczane. Bo ile takich miotów szczeniąt w przeciągu 6 lat może mieć suka? No 12, jeżeli się kryje socieczkę, to średnio to 12, plus to warto ten pamiętać. Organizm jest wyeksploatowany, tak? Ale tak? Pan to jest powiadał... taka mała fabryka w ciele pieska, ja która ma ale produkować pieniądze. No tak, tak? Ale wydawać ale by się mogło, historia, że jeżeli historia właśnie, Lusi wydawać właśnie. By się mogło, że jeżeli ludzie na tym zarabiają, to powinni dbać. A z tego, co pan mi opowiadał przed programem o Lusi, to raczej wręcz przeciwnie. I to jest, wyobraźcie sobie państwo, pseudohodowla marki Chihuahua. Pseudomarki. Tak? Była zima i Luśka urodziła się, jak było minus 10, minus 11. Właścicielka trzymała na mrozie w budzie suki i małe szczeniaki. Szczeniak rodzi się, nie ma sierści, nie ma tej ochrony takiej, tylko jest goła skóra. Nie widzi. I jak my jako organizacja Towarzystwo Obrony Zwierząt do tej pseudohodowli wpadliśmy, to tam było po prostu jedno wielkie... I już nie ma tej pseudohodowli, ale zaraz... Ale jeszcze jedno zdanie. Tak, bo musimy właścicielką pseudohodowli była 70-letnia pani, która ma białe włosy kręcone, trwałą ondulację. Luśka miała parę dni, a ona ten typ kobiety, jeżeli zobaczy na ulicy do tej pory,
ona to pamięta. Ucieka. Ja to nazywam pamięć komórkowa. Okazuje się, że nie tylko słonie mają taką pamięć. I to jest niesamowite. Za chwileczkę, proszę państwa, porozmawiamy warczy, o tym. Wtedy myśli, że jest wilczurem. Wróćmy do państwa za parę minut i porozmawiamy o tym, jak nauczyć miłości do zwierząt, albo jak wydobyć tę miłość, która powinna w każdym z nas gdzieś tam tkwić. Czasami się uzewnętrzna, czasami nie. Porozmawiamy o tym, co państwo robią, ale też porozmawiamy o tym, jak zwierzęta pomagają ludziom. Pani Agata jest ekspertem i jest osobą, która prowadzi terapię i edukację, korzystając ze swoich czworonożnych przyjaciół pomocy. Za chwileczkę o tym porozmawiamy.